Cześć, witajcie na moim kanale. W tym tygodniu pokażę Wam, jak obliczyć różnicę między czasem końcowym a czasem początkowym, czyli różnicę w czasie między dwoma czasami, między godziną początkową i godziną końcową. Żeby to obliczyć, musimy wykonać bardzo proste obliczenie, natomiast później opowiem Wam o czym należy pamiętać, wykonując to obliczenie. Musimy po prostu od czasu końcowego, czyli w pierwszym wierszu od godziny 17.12. Odjąć czas początkowy, czyli w tym wypadku jest to godzina 12.30. Wynikiem tego odejmowania będzie liczba godzin, minut oraz sekund, która jest po prostu między tymi dwoma czasami, między czasem końcowym i początkowym. Mogłem jednak wykonać to odejmowanie, ponieważ czas końcowy, jak widzisz tutaj, jest czasem późniejszym, większym od czasu początkowego. W sytuacji, gdy czas końcowy jest godziną mniejszą, tak jak tutaj mamy godzinę 7.11, a na początku jako czas początkowy mamy godzinę 9.12, to wynikiem będzie liczba ujemna, a tutaj minął po prostu więcej niż jeden dzień prawie cały jeden dzień, tak? bo mówimy o, o następnym dniu o godzinie 7.11. Żeby uniknąć sytuacji, w której będziemy mieli tą liczbę ujemną, i taka sytuacja może nam po prostu e, być problematyczna, to wykonując takie odejmowanie, czyli odejmowanie, w którym czas końcowy będzie mniejszy od czasu początkowego, musimy najpierw do tego czasu końcowego dodać jeszcze 1. Liczba 1 oznacza pełne 24 godziny, czyli w tym wypadku unikniemy po prostu liczby ujemnej. Musimy więc zastosować funkcję, jeżeli, która sprawdzi nam, czy czas końcowy jest po prostu mniejszy od mojego czasu początkowego. Jeżeli ten czas końcowy będzie rzeczywiście mniejszy od czasu początkowego to wtedy muszę cyfrę 1 dodać do mojego czasu końcowego i dopiero wtedy od niego odjąć mój czas początkowy czyli to plus 1 będzie miało miejsce tylko wtedy jeżeli czas końcowy będzie rzeczywiście mniejszy od czasu początkowego w przeciwnym wypadku jeżeli czas końcowy nie jest mniejszy od czasu początkowego no to mogę po prostu od komórki tutaj F6 Odjąć komórkę E6, czyli czas końcowy minus czas początkowy. Mamy więc dwa różne odejmowania w dwóch różnych sytuacjach. Zawsze jednak ten wynik będzie prawidłowy, czyli uzyskamy po prostu informację, ile godzin minęło między dwoma przedziałami czasu. Jeżeli interesuje Cię więcej szkoleń z programu Excel, zapraszam na mój profil na udemy, na stronę eduj.pl. Jeżeli interesują Cię szkolenia dla firm, napisz na biuro Zachęcam również do wejścia na moją stronę uirp.pl, gdzie znajdziesz więcej informacji o moich kursach. Nie zapomnij również zasubskrybować kanału. Raz w tygodniu dodaję film dotyczący Excela bądź e-commerce.